gdzie jestem, co widzę, do czego się szykujecie? No, ogólnie jesteśmy w Łomazach. Dzisiaj mamy rodzinny rajd rowerowy. Widać, parę osób przyszło. Jak ktoś jeszcze zdąży, zapraszam. To znaczy, no, przyjechało. O co chodzi? No, mamy małą inicjatywę, żeby troszkę ludzi wyciągnąć z domu na rowery, troszkę się poruszać od tych komputerów, od przesiedzenia, powiedzmy. Co prawda rok szkolny się zaczął, ale jeszcze takie ostatnie podmuchy wakacji. Mały przejazd. Ogólnie rajd jest, jak widać, no, z założenia rodziny, czyli też z mniejszymi dzieciakami. Trasę planujemy taką po mniej uczęszczanych drogach. Przejdziemy się na Dokudów, z Dokudowa na Studziankę. W Studziance mamy dodatkowo zwiedzania tutaj cmentarza tatarskiego, tutaj jakby po drodze. Później Lubenka i kończymy nasz rajd na stadionie w Łomazach. Na stadionie Wielka Biba. Tak, tam jest jakby kolejna atrakcja, bo dla dzieciaków mamy ognisko, kiełbaski, jakieś dmuchańce, dodatkowa rozrywka, żeby tam powiedzmy mieli coś, o ile jeszcze dadzą rady po rajdzie poskakać, to trochę dodatkowej zabawy. Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju. Czym jest to organizacja? Czym się zajmujecie? Ogólnie no, powstała już praktycznie 20 lat temu, także w tym roku obchodzimy fajny jubileusz, no to ale o tym będzie pewnie później. Na chwilę obecną jakby no, próbujemy trochę wspierać jakby lokalną społeczność, jakieś wydarzenia, rozruszać jak to na przykład dzisiaj tych ludzi, tak? Jakieś pikniki dla dzieci, pod tym kątem, co się uda w danym roku zrobić, próbujemy coś wyjść z jakąś inicjatywą. No właśnie o tej inicjatywy, bo rajdy rowerowe dość często, w sumie chyba nie ma roku bez rajdu rowerowego, ale co byś jeszcze Marcinie wymienił, jakie jeszcze ciekawe, fajne rzeczy się u was dzieje? To znaczy, no mówię, często jakieś pikniki rodzinne, jeśli chodzi z naszego działania. No ostatnio też, no nie tylko rajdy, próbowaliśmy trochę jakby tu siatkówką rozkręcić, zajęcia. Wcześniej na sportowe jakieś były zawody dla dzieciaków, także tutaj powiedzmy, no nie ukrywajmy, tutaj jeszcze były wydarzenia też jakby dofinansowane tutaj z urzędu gminy, z budżetu dopuskaliśmy parę groszy na organizację tego, na te powiedzmy dmuchańce, jakiś poczęstunek dzieciakom, więc miejmy nadzieję, że fajnie to przebiegnie. Sami mieszkańcy Łomaz, gminy Łomazy wiedzą, że takie stowarzyszenie jest? Macie dużo pytań, dużo zainteresowania? Powiem tak, na pewno wiedzą, czy jest duże zainteresowanie, różnie. No wiadomo, jak coś się dzieje, to fajnie. Czasami, żeby ludzi to zachęcić do działania z tym, różnie, ale oczywiście zapraszamy, zachęcamy. Kto ma tylko chęć, stowarzyszenie jest otwarte. Oby tylko ktoś miał chęci działać wspólnie, uczestniczyć. Ma fajne pomysły, zachęcamy do działania. Gratuluję Marcin tego, że chyba to było też na plakacie, bądź jakoś tak rozpowszechnione, ale wszyscy uczestnicy, mało tego, że część osób w kaskach, to jednak wszyscy są w kamizelkach. To no też tutaj jest to też, jest trochę wymóg, także tutaj no, na chwilę obecną też staraliśmy się trochę pod tym kątem bezpieczeństwa, więc mamy tutaj obstawę strażacką, co ma prowadzić. Tutaj jeszcze chyba nie dali chyba laweta, ale to był akurat Krzysztof Kamiński, nam się... No, wspiera nas jakby z punktu widzenia technicznego, że w razie czego mamy samochód obstawiający awarię, czy pod tym kątem jesteśmy jakby w miarę, o ile byliśmy w stanie, staraliśmy się zabezpieczyć ten wyjazd, więc miejmy nadzieję, że nie będzie to potrzebne, ale w razie czego zawsze, jak mówię, lepiej dmuchać na zimne.